34 nowe mieszkania w dwóch nowoczesnych blokach w centrum Knurowa. Inwestycja warta ponad 11 milionów złotych została wczoraj oficjalnie oddana do użytku. Mieszkania czekają jeszcze na nabywców. Wystarczy spełnić odpowiednie kryteria, żeby skorzystać z atrakcyjnej oferty nabycia takiego mieszkania. Praktycznie każdy, kto po pierwsze nie ma tytułu do lokalu, bo no, zasada jest taka, ustawowa zresztą, że nie można mieć tytułu do innego lokalu mieszkalnego. To po pierwsze, potem no, kolejna sprawa to już są wydatki, czyli 30% partycypacji w koszta budowy, około w zależności od wielkości mieszkania od 50 do 70 tysięcy. Warto zaznaczyć, że cała inwestycja powstała przy współpracy kilku miast i gmin, które zrzeszają się w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Mieszkalnego. To piękna, kosztowna i bardzo potrzebna miastu inwestycja. Ponad 11 milionów złotych, ale również dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego 1 700 000, więc 34 mieszkania. Dzisiaj będziemy mieli ogromną przyjemność wręczyć klucze, może nie wszystkim najemcom, lokatorom z uwagi na obostrzenia. Dobra lokalizacja, blisko centrum, blisko autostrady, więc no myślę, że tylko się wprowadzać i mieszkać. Pierwsi najemcy nie kryli zadowolenia z efektu. Mieszkania są już niemal wykończone. Złożyłem wniosek wraz z narzeczoną właśnie o przydzielenie tutaj tego mieszkania. Po pozytywnym jego zaopiniowaniu dostaliśmy informację, że to mieszkanie, o które nam chodziło, zostało nam przydzielone. No i jak widać tutaj już możemy teraz się wprowadzać. TBS-y cieszą się coraz większą popularnością w regionie. Co ciekawe, dzięki współpracy TBS-u z siedzibą w Tarnowskich Górach z miastem Knurów, takich mieszkań powstało już w sumie ponad 200.